Cześć Luxorat i dzisiaj zunboxujemy sobie Pyraminxy od Moju, część do mojego rozwalonego Diana oraz część do kosteczki 6x6. Pyraminxy są 3, więc będzie ciekawie. Zapraszam. Ok, więc przysyłka od Hipopotama jest naprawdę duża. Tutaj wam mogę pokazać. No jest trochę duże, ta nawet mi się nie mieści. Jeszcze tutaj. Tak to wygląda, tutaj mam swojego rozwalonego Diana. Ogólnie, tak jak mówiłem kiedyś, krzyżak mi się tam wyszczerbił i sobie zamówiłem nowy. Ogólnie od Hipopotama, przysyłka w jeden dzień, więc naprawdę rewelacyjnie. Możemy to otworzyć, tutaj w zasadzie mogę to wyjąć. Tutaj jakieś informacje z DHL-a, właśnie przysyłku DHL. Opcje, ok. To sobie odłóżmy na bok. Możemy tutaj to jakoś otworzyć. Nie widzę za bardzo na to sposobu, więc trzeba będzie chyba to rozciąć. Od razu jeszcze dopowiem, że pyrka jest jedna dla mnie. Są pyrki moje oczywiście, na czarnym plastiku. Jedna dla Antka Rumowskiego, a jeszcze kolejna, trzecia, dla Janka Jurkiewicza, którą mam udać w Dąbrowie. Element do kostki 6x6, ponieważ od Kipka kupuję sobie kosteczkę 6x6 w Dąbrowie Górniczej, przepraszam w ogóle za światło, ale już jest ciemno, od razu przychodzę po szkole, jest ciemno, no więc na to nie ma za bardzo rady, a jeszcze z drugiej strony trzeba, jeju, ciężko się dobrać do tego, a nie chcę rozwalić pudełka, bo mi się w zasadzie przyda. Okej. No i sobie postanowiłem trochę zreparować mojego Diana, a i tak już od Cubesa zamówiłem sobie jeszcze jednego Diana. No i tak to się na razie przedstawia. Kosteczka 6x6, mam nadzieję, że będzie fajna, to już tutaj jest Kipka. No już nałożony jest... Kurde. Ma już nałożone juskowe naklejki, ale to o kosteczce 6x6 zrobię osobny taki filmik. Jeszcze o tej, co kupiłem, co kupię w zasadzie na zawodach w Dąbrowie, na których będę. Okej, w końcu. I mamy tutaj naszą zawartość. Okej, tak to się mniej więcej prezentuje. Tutaj mamy różne części. Okej, folia bąbelkowa, standard. I dobra, co tutaj mamy? Kosteczka, bardzo podobna do takiej, co mam akurat nie przy sobie, ale no fajnie, fajnie. Tutaj mogę wam pokazać jakoś z bliższa. No, tak to się prezentuje. Fajne naklejki, dość ma tak równo, to fajnie nałożone. Dobra. Pyraminx od Moju. Jeden. Sztuka pierwsza, sztuka druga i sztuka trzecia. I już tutaj mamy... Myślałem, że Mirror będzie, ale tam chyba było 147 zł, nie dopełniłem 150. Czy już wyszło, to sprawdzę po prostu. Okej. Tutaj mamy cały set do Diana. Też sobie odłóżmy. I jeszcze gdzieś powinno być 6x6, ten element. Czy to jest... O! Naklejki! O Jezu! Ohohoho! Słuchajcie, dostałem wszędzie naklejki od Hipcie i mi się rozwaliły w sześciuteńkie po całym pokoju. Nie wiem, czy mnie widać w tym momencie, czy nie. Dobra, trudno, to podniosę później. Może teraz się nie wysypią. Okej, została mi jedna. Mamy tutaj multum naklejek od Hipcia. To są chyba naklejki, tak mi się wydaje. Tutaj faktura. Dobra, tego nie będziemy czytać. I gdzie jest element 6x6? To jest folia bąbelkowa. Chyba, że jest razem z tym. O, tutaj, nie zauważyłem, okej. Tutaj mamy nasz element. I przy okazji podniosę. Okej. Mamy tutaj wszystkie nalepki. Ładnie od Hipopotama. Naprawdę polecam sklep. Okej. Tutaj Pyraminx, Pyraminx i Pyraminx. Dobra, otwórzmy tego Pyraminxa, zarezerwuję go dla siebie. I tamtych nie będę otwierał, raz, że nie ma trochę sensu to, a dwa, że no, nie są to jakby moje kostki. Dobra, okej. Mamy tutaj, dość duże te pudełka są.
Dobra. Co? Nie, jeszcze w ogóle dostaliśmy to. Też będzie trzeba tworzyć. I Pyraminx od Moju. O kurde. Ile to ścina? Tak od razu z ciekawości. O Jezu. Ale tak szczerze mówiąc, ścinanie ma bardzo podobne może do Shengshu, ale nawet nie wiecie jak to płynnie chodzi. Tipy nawet mają jakieś kulkowe takie jakby elementy. Dobra, już wiem jaką mam główną kostkę. Naprawdę rewelacja. Ta pyrka jest naprawdę rewelacyjna. Naprawdę polecam, polecam. Coś ten tip się nie chce ruszyć. A po prostu się przyblokuje. O kurczę. Coś ten tip się tak średnio rusza. Ale może to... Ciekawe czy tutaj... Gdzie są centerkapy tak w ogóle? Jeżeli tego się nie da zdjąć. No nic. Tak trochę dziwnie ten tip się rusza. Ten zresztą też. Ten się najlepiej rusza chyba. Te dwa się dobrze ruszają, te dwa trochę tak słabo. No nic. No, naprawdę fajna kostka. Może zrobię jakieś ułożenie za chwilę. Ale jeszcze trzeba odpakować. No w zasadzie nie będę tego odpakowywał, tylko wam tak pokażę. I tak za chwilę to będę wkładał w woreczek. Się przestraszyłem przez chwilę, że nie ma tego elementu 6x6. No. Tak to się prezentuje. Tutaj naklejki. I jeszcze ta kosteczka. Rozedrzymy to. Okej. Okay. Kurczę. Nożyczki. Dobra. Mamy to. I okej. Mamy już naszą kosteczkę. Zobaczymy jak się rusza. Uj, nie mogę jej nie ruszyć. Ale mocno ściśnięta. O Jezu. Masakra. Jaka ściśnięta. Będę musiał poluzować. Boże, tym się ledwo da ruszać. Okej. To są chyba na pewno naklejki. No, raczej tak. Okej, więc to był unboxing. Tutaj jeszcze tak pokażę te dwie pyrki. A w zasadzie możemy tutaj położyć w taki sposób. To unboxowaliśmy to, to i to i to. Więc to był unboxing taki bardziej Moju, że tak powiem, tylko Dajanowe. To i ta kostka, nawet nie wiem jakiej firmy. Mam nadzieję, że wam się ten poradnik... Jaki poradnik? Nadzieję, że wam się ten unboxing podobał. Teraz zrobię przykładowe ułożenie przez kamerę, więc nie będzie najlepsze, zwłaszcza, że nie mam żadnego X-Crossa. Dobra, zacznijmy sobie tak. Oj, te tipy troszeczkę powiem wam, że są słabe. A, jeszcze raz sobie zacznijmy oczywiście. Ale, no te tipy są takie średnie, że tak powiem. No, ale zobaczymy. Albo nie, powiem wam, że... Ale to płynnie się ruszy. No! 8.63 tam mi wyszło. No nic, pewnie jakiś filmik wrzucę jeszcze z tej pyrki. Jeszcze zobaczymy jak te tipy... Oj! Próbuję złapać za tipa. A nie, nie rusza się cała ściana, tutaj też nie. No nic, będzie trzeba jakoś sobie ogarnąć. Ale naprawdę kostka fajnie chodzi. Jest jakby taka zamulona, ale ultra szybka. No powiem wam, że rewelacja. Ta pyrka. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i cześć! Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij łapkę w górę pod filmem oraz daj koment. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksor. Pamiętaj o lajku, kliku. Pa!